Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj czwarty odcinek Mistrzostw Europy z 1-8. Mamy ostatnie mecze, właśnie te pierwsze: Walia kontra Austria i Anglia kontra Chorwacja. Później zostaną już tylko rewanże i będziemy znać osiem zespołów, które awansowały do ćwierćfinałów. Zaczynamy, moi kochani, na zmianę. Saszetka nordycka i zwykła. Zobaczymy, kto tym razem będzie zwycięzcą. A może będą remisy. Niemcy i jest Walia. 1-0 prowadzi z Austrią. Czechy i Chorwacja również prowadzi z Anglią. 1-0. Vlasic. Irlandia Północna, Białoruś, Dania i tutaj Polska, ale to i tak by się nie liczyło. Bo te karty na początku mówiłem, że nie będę liczył. Jest tylko 6 zespołów, więc byłoby niesprawiedliwie. Kolejna saszetka, tym razem zwykła. Niemcy, Turcja, Szwecja, ponownie Niemcy. Popatrzcie, dzisiaj tyle Niemców pada, Holandia, Turcja, Turcja i Portugalia. Więc na razie. Walia na prowadzeniu i Chorwacja, Holandia, Ukraina, Turcja, Finlandia i popatrzcie, jest Anglia, więc mamy wyrównanie 1-1: Holandia, Hiszpania i Rosja. Została ostatnia saszetka. Czy jeszcze się coś tutaj zmieni? Ukraina, Czechy, znowu Irlandia Północna, Białoruś, jest Austria, Ulmer, czyli też wyrównanie w obu meczach. Remis 1-1. Ukraina, Niemcy i, i Austria. No coś niesamowitego w ostatnich minutach. Austria przesądza wynik na swoją korzyść. 2-1 wygrywają na wyjeździe z Walią. Więc to też jest jakiś taki malutki sukces i niespodzianka, że Austria wygrywa z Walią na wyjeździe. No i tutaj remis Anglia z Chorwacją, więc jeszcze nic nie jest przesądzone. Zapraszam Was, moi drodzy, na mecze rewanżowe. Mamy naprawdę ciekawe mistrzostwa. Jest tylko jeden wynik, który praktycznie przesądza już o awansie. Holandia wygrała z Finlandią 4-0. Więc raczej się tam nic wielkiego nie zmieni. A tak w pozostałych meczach, jedna bądź dwie bramki różnicy, nawet nie, tylko po jednej bramce różnicy, więc wszystko jest możliwe. Ok, moi kochani, to wszystko. Dzięki za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć Wam.